Dzisiaj taki temat, ile piją lekarze? No my pijemy 14 unitów alkoholu w tygodniu. Ale co to są te unity? Przez wiele lat eksperci zajmujący się uzależnieniami usiłowali określić, ile człowiek taki średni powinien spożyć alkoholu w ciągu tygodnia. Pomierzyli nas, poważyli, ponieważ dla każdego z nas norma spożycia alkoholu jest zupełnie inna. Ja ze swojej praktyki wiem, że często przychodziliście do mnie i ja się pytałam, no to panie Janie, ile pan pije? A pan Jan mówił tak, a teraz to ja piję mało, kiedyś to ja piłem litra dziennie, a teraz tylko pół. A z drugiej strony przychodził ktoś, kto mówi, o pani doktor, w te wakacje to ja zaszalałem, co weekend to ja jedno piwo spożywam. Wyobraźmy sobie teraz takiego średniego człowieka. Jeden unit alkoholu jest to ilość 10 ml czystego alkoholu bądź też 8 gram czystego alkoholu i to jest tyle, ile ten właśnie nasz średni człowiek jest w stanie zmetabolizować w ciągu jednej godziny. A teraz pokażę Wam, ile unitów zawierają tutaj to oto moje wystawione trunki. I ile możemy takiego alkoholu spożyć w ciągu tygodnia, tak, żeby było to dla nas nadal bezpieczne. To co, zaczniemy może od wódki. Wódka zawiera średnio 40% alkoholu. Tutaj mamy taką naszą wódeczkę. I teraz w kieliszku, który jest 25-mililitrowy, mamy jeden unit alkoholu. Czyli takich kieliszków w ciągu tygodnia możemy spożyć 14. Natomiast jeżeli weźmiemy kieliszek większy, dwa razy większy, czyli 50, tutaj znajdują się 2 unity alkoholu. To takich kieliszków bezpiecznie w ciągu tygodnia możemy spożyć 7. A teraz o czerwonym winie do obiadku. Jeżeli macie wino czerwone, które najczęściej jest 12-procentowe, to takiego wina w małym kieliszku, mały kieliszek zawiera 125 ml, ten 125-mililitrowy kieliszek zawiera 1,5 unita alkoholu, czyli takich kieliszków możemy wypić troszeczkę więcej niż 9 w ciągu tygodnia. Natomiast jeżeli posiadacie bardzo duże kielichy, takie kielichy albo konkretnie nalejecie do tego kielicha, tutaj mamy 250 ml alkoholu, czyli mamy 3 unity. To takich kieliszków dużych w ciągu tygodnia możemy spożyć bezpiecznie troszeczkę więcej niż 4. A teraz o najbardziej chyba popularnym trunku, czyli o piwie. Piwa są różne, o różnym procencie. Najczęściej spotykane to jest takie piwo 5,2%. Oczywiście piwa są od 2% nawet do 10%. Natomiast jeżeli weźmiemy piwo o stężeniu alkoholu 5,2%, czyli tutaj mamy takież to piwo, takie piwo zawiera 3 unity alkoholu. Czyli w tygodniu możemy wypić nieco więcej niż 4 takie szklaneczki. Normy, o których mówię, to są normy dotyczące średniego człowieka. Te normy od 2016 roku zostały drastycznie ograniczone dla mężczyzn. Jeszcze do 2016 roku dla panów norma w ciągu tygodnia wynosiła 21 unitów, i zmniejszono ją o prawie 30%, także teraz zarówno panie, jak i panowie mogą spożyć do 14 unitów alkoholu w tygodniu. Wtedy uznawane to jest za bezpieczne spożywanie alkoholu. I kolejną taką mega istotną rzeczą jest, jak ten alkohol spożywać. Chodzi o to, żeby rozłożyć go nie codziennie po troszeczku, tylko skomasować. Czyli na przykład pijemy 2 dni i mamy 1 dzień przerwy. Chodzi o to, żeby pomiędzy spożywaniem alkoholu były co najmniej 1 bądź też 2 dni przerwy. Jeżeli uważacie, że ten materiał jest przydatny dla Waszych bliskich i znajomych, to bardzo proszę o podzielenie. Zachęcam także do zasubskrybowania mojego kanału. Na razie, pa! Kranowanie dobra. Co, może zaczniemy najpierw od wódki, czyli 40-procentowego